Mamy już 17.10 w Radiu Katowice i nie tylko u nas oczywiście, dlatego czas na niewielką dawkę publicystyki, a więc czas na audycję Temat do dyskusji. Przed mikrofonem Józef Wycisk. Zapraszam. W Sejmie ważą się losy ustawy metropolitalnej. I co należy tutaj podkreślić, mówimy o ustawie dla naszej metropolii. Jak ją nazwać? Okazuje się, że już na tym etapie pojawiają się pierwsze schody, ponieważ używane są różne nazwy tej naszej metropolii. Najczęściej mówi się konurbacja górnośląska, ale stosowane są także takie nazwy jak konurbacja śląsko-dąbrowska, konurbacja śląsko-zagłębiowska, czy też region śląsko-dąbrowski. Czy zatem dzisiaj powinniśmy wreszcie załatwić tę jedną sprawę, czy też może nadszedł czas tak w ogóle na dyskusję o metropoliach w Polsce? I o tym właśnie dzisiaj porozmawiamy. To jest dziś temat do dyskusji. A moim i Państwa gościem są dzisiaj posłowie. Pan Marek Wójcik z Platformy Obywatelskiej. Witam serdecznie. Dzień dobry. I pan poseł Jerzy Polaczek, Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie. Same słuchacze Radia Katowice. Ja wiem, część słuchaczy powie, znów gadają o tej metropolii, ponieważ myśmy dokładnie w tym samym składzie podjęli ten temat zupełnie niedawno, to chyba było 2 tygodnie temu, nie dalej. W każdym bądź razie wracamy do tego tematu, bo... No mamy taką nadzieję, że dzisiaj po raz kolejny może, ale jednak jesteśmy na ostatniej prostej, tak, panie pośle? To jest ostatnia prosta, to jest tych kilka dni, za które będziemy już mieli ustawę metropolitalną? No jestem o tym przekonany. Drugie czytanie jest na początku posiedzenia parlamentu, które rozpoczyna się w środę, w godzinach przedpołudniowych. W tym samym dniu mamy uzgodnienie robocze z Komisją Administracji i Samorządu Terytorialnego wspólnego posiedzenia połączonych komisji po to, żeby ewentualnie rozpatrzyć poprawki, jeśli takie zostaną złożone, i pan marszałek wtedy ma pełne, bym powiedział, tutaj podstawy do tego, aby po tym sprawozdaniu i rozpatrzeniu poprawek w piątek przegłosować ustawę w parlamencie. I jestem tutaj przekonany, że ten projekt rządowy uzyska większość i ta ustawa metropolitalna o utworzeniu Związku Metropolitalnego w województwie śląskim, tak brzmi prawidłowa nazwa tego projektu rządowego, będzie tym aktem prawnym, który dla mieszkańców miasta, aglomeracji śląskiej, zagłębiowskiej będzie takim ważnym, konkretnym, praktycznym punktem odniesienia również do ich oceny tych propozycji później, które będą formułowane w wykonaniu tej ustawy, czyli przede wszystkim to, co widzimy jako mieszkańcy tych miast. Skupi się to na koordynacji różnych zadań samorządowych ponadlokalnych, z szczególnym uwzględnieniem transportu. Ponadlokalnych, ale nie wojewódzkich, bo to jest właśnie ten szczebel. Przypisanych funkcjonalnie takiemu zwartemu obszarowi miast, które po prostu tworzą przyszły związek, i trudno powiedzieć tutaj coś nowego, bo same założenia, jakbyś dyskusja i debata publiczna w tej sprawie toczą się od lat. Dzisiaj czekamy na decyzję i taka decyzja, o tym jestem przekonany, zapadnie w tym tygodniu w parlamencie i ten projekt zostanie przegłosowany i przyjęty. To był pan poseł Jerzy Polaczek, który właśnie opiekuje się tą ustawą, opiekuje się całym tym przedsięwzięciem, tym projektem. A pan poseł Marek Wójcik, panie pośle, czy w piątek będziemy już mieli ustawę metropolitalną, pana zdaniem? Tak, znaczy wszystko na to wskazuje, że w piątek ustawa zostanie przegłosowana. Też mój klub parlamentarny będzie tę ustawę popierał. Natomiast w trakcie prac my jeszcze złożymy poprawki, dlatego że uważamy, że nie wszystkie rozwiązania, które zostały do ustawy metropolitalnej wprowadzone, są z punktu widzenia interesu regionu najwłaściwsze. Ja przypomnę, że ta ustawa bazuje na tych rozwiązaniach, które wypracowaliśmy w poprzedniej kadencji Sejmu, dlatego co do sposobu funkcjonowania metropolii, tego modelu, w oparciu o który tą metropolię będzie tworzona, to tutaj nikt nie ma
ma wątpliwości. Myślę, że to jest też nasz duży sukces, że po 25 latach dyskusji i jakby różnych pomysłów, które się pojawiały, które pomysłów trzeba zaznaczyć wzajemnie się wykluczających, że udało nam się w poprzedniej kadencji przygotować model, który teraz jest powszechnie akceptowany, bo zarówno projekt rządowy, jak i pojawił się taki projekt Nowoczesnej dotyczący metropolii w Poznaniu. Ale wycofany te projekty, w pewnym momencie. Ale zdaje się, że na tym posiedzeniu już ma być, jeśli się nie mylę. W związku z czym te wszystkie projekty bazują dokładnie na tym modelu, który udało nam się wypracować w poprzedniej kadencji, więc pod tym względem nie mamy uwag. Mamy parę wątpliwości dotyczących tych przepisów związanych z tworzeniem metropolii. Tutaj głównie mamy wątpliwości co do tego wymogu, aby metropolia na Śląsku liczyła co najmniej 2 miliony mieszkańców, więc to jest kłopot. No i druga rzecz, z którą też mamy problem, obowiązująca ustawa daje możliwość tworzenia związków metropolitalnych we wszystkich obszarach metropolitalnych w Polsce. Ja przypomnę, że po wnikliwych badaniach... Znaczy ta ustawa, która dzisiaj jest, ale która jakby de facto nie weszła w życie, ponieważ nie pojawiły się do niej stosowne rozporządzenia. Ale to są dwie różne sytuacje prawne. To znaczy, no dobrze, ale... Wejście w życie ustawy... Przepraszam, to jest, ustawa weszła w życie. Ustawa weszła w życie, tak? Natomiast rząd powinien był wydać do tej ustawy rozporządzenia. I gdyby wydał rozporządzenia, to wtedy byłaby podstawa do tego, żeby składać wnioski, dlatego że to były formalne rozporządzenia, które miały określać to, jak ma wyglądać wniosek samorządów. Ja przypomnę, że 24 miasta aglomeracji górnośląskiej na początku 2016 roku chciały już tworzyć metropolię już od 1 stycznia 2017. Rady 24 miast podjęły takie decyzje, przeprowadzono konsultacje społeczne. Zdecydowana większość mieszkańców opowiedziała się, bo w zależności od miasta to było między 80 a 95% nawet, za tworzeniem wspólnej metropolii. Natomiast dziś najważniejsze jest to, że ta metropolia rzeczywiście powstaje. Mam nadzieję, że sprosta wszystkim naszym oczekiwaniom, bo to też jest strasznie ważne. Tak, a tych oczekiwań jest naprawdę bardzo dużo. Przez te ćwierć wieku sporo się ich nazbierało. Ale panowie, kiedy rozmawialiśmy o metropolii zupełnie niedawno, te 2 tygodnie temu, główną kwestią, którą wówczas podejmowaliśmy, była kwestia terminów. Jak powiedział wówczas pan poseł Jerzy Polaczek, nic nie zagraża temu, aby metropolia zaczęła działać już tak, powiedzmy, de facto w tym roku. Natomiast zdaniem Platformy Obywatelskiej niektóre terminy zapisane w projekcie ustawy zostały ujęte w ten sposób, że właściwie hamują powstanie ustawy. Dlatego, że poprawkami zgłoszonymi na komisji... Ale właśnie to chciałem powiedzieć i chciałem to podkreślić. Ten termin został przesunięty, ten termin na wydanie rozporządzenia został przesunięty na 30 właściwie czerwca. Właściwie nawet do czerwca, tak. I w związku z tym nic nie stoi na przeszkodzie, żeby samorządy rzeczywiście przygotowały wniosek. Tak, ale chciałem podkreślić, że ten temat już jakby nie istnieje. Ale bo to było ważne, natomiast to była zasadnicza sprawa, bo gdyby terminy utrzymano, to nie moglibyśmy mówić o metropolii, ale tutaj się cieszę, że pan poseł Polaczek też tą sprawą się zajmował i cieszę się, że ze zmiany stanowiska rządu. Myślę, że teraz samorządy mają rzeczywiście dość czasu na to, żeby taki dobry wniosek dotyczący stworzenia metropolii przygotować. Czy w tej audycji, gdzie w tym samym składzie tutaj prowadziliśmy dialog o tym projekcie, wspominałem o tym, że te pierwotne terminy techniczne, proceduralne, one będą wymagały pewnej korekty z uwagi na to, że rozpatrywany ten projekt jest w miesiącu lutym i w marcu. Tak jak wtedy to zapowiadałem kilka tygodni temu, to zostało uzgodnione z rządem. Te terminy są maksymalnie wydłużone bądź też skrócone. Mówimy tutaj o wydłużeniu terminu na wydanie rozporządzeń dla Rady Ministrów na pewnej korekcie terminu konsultacji. Konkluzja jest taka, że istotą tej dyskusji powinna być treść i wola po prostu utworzenia takiego nowego rozwiązania ustrojowego, nie nowego szczebla administracyjnego w strukturze samorządowej, tylko nowego, nowoczesnego rozwiązania przekazującego część zadań publicznych na ten poziom, po to, aby uniknąć sytuacji, jaką my mamy na Śląsku, że niektóre tematy, które są nie są regionalne, nie są również lokalne. To są takie tematy jakby ponad gminą, a poniżej marszałka zdecydowanie. Żeby miały po prostu swojego gospodarza. I cały czas tutaj podkreślam, mówię tu, to jest też moja taka subiektywna, bym powiedział, ocena wynikająca z zagadnień, którymi się zajmuję jako parlamentarzysta śląski od lat, że ta kwestia, bym powiedział, koordynacji transportu publicznego, nie tylko tego wykonywanego przez KZKGO, przez MZKP,
choćby Tarnowskie Góry, czy przez Tychy i tak dalej, ale również tutaj dochodzą te elementy, jakim jest kolej metropolitalna, czyli powiedzmy wchodzimy również w przyszłe tematy takie, które naturalnie będą, bym powiedział, konsekwencją przyjęcia tej ustawy, czyli integracji systemu sprzedaży rezerwacji biletów po to, żeby stworzyć lepszą ofertę dla klientów korzystających z transportu publicznego. No, po żeby, to, żeby w końcu zintegrować te systemy kolejowe z autobusowym i tramwajowym. Po to, żeby po prostu też wyjść z tego chaosu, który kilka lat temu został wykreowany po tym falstarcie kolei śląskich, ale chcę również zwrócić uwagę na to, że możemy tutaj również rozpoczynać na nowo dyskusję o takich kwestiach jak formuła na przykład kolei metropolitalnej, jak ewentualnie odnowienie w przyszłości projektu tej kolei regionalnej, historycznie bym powiedział zapoczątkowanej przecież 30 lat temu. To są takie tematy, które będą budziły również zainteresowanie. Czyli mówi pan poseł o tak zwanym kolejowym ruchu regionalnym, tak? Czyli o pewnej inwestycji, która nie wystartowała. Ja mówię w zupełnie innych uwarunkowaniach ustrojowych ten temat powstawał, ale to są tematy, które muszą być w interesie publicznym, w interesie tego wspólnego dobra, jakim jest reprezentacja przez władze tego związku ponad 2 milionów mieszkańców, takich funkcji, takich zadań po to, aby one służyły po prostu mieszkańcom tej aglomeracji, żeby służyły również wszystkim innym przyjeżdżającym, odwiedzającym w celach turystycznych czy służbowych miast aglomeracji śląskiej. Zatem panowie, ponieważ my za niedługo zrobimy sobie krótką przerwę w związku z tym, że podamy państwu informacje o tym, co na drogach, ale tak trochę reasumując. Metropolia może spokojnie wystartować 1 lipca. Tutaj już nikt nie widzi żadnych zagrożeń, tak? To jest jakby pierwszy wniosek, pod którym już dzisiaj wszyscy się możemy podpisać, panie pośle? To znaczy nie będzie prawnych przeszkód, żeby tak się stało. Natomiast, żeby faktycznie wniosek mógł zostać rozpatrzony, to samorządy muszą przygotować wniosek. I to jest potężna odpowiedzialność samorządowców, prezydenta Marcina Krupy, bo to on jako prezydent Katowic... Tak, ale właśnie jemu także jakby wydłużono czas na zwołanie pierwszej sesji zgromadzenia, tak? Bo to też było takie wątpliwe. To jest techniczna kwestia, bo chodzi o to, żeby ta pierwsza sesja, gdzie muszą się zjechać samorządowcy, żeby ta pierwsza sesja nie wypadała w wakacje, tylko żeby wypadała we wrześniu. Ale myślę, że to jest wtórna sprawa. Natomiast najważniejsze jest to, żeby rzeczywiście, że Marcin Krupa, prezydent Katowic, dostaje wystarczająco dużo czasu, bo to będzie właściwie cały kwiecień, maj i czerwiec na to, żeby taki dobry wniosek przygotować. Bo to powiedzmy, ta instytucja, czyli nazwijmy to miasto Katowice, jest tą instytucją, która ma to w sensie jakby formalnym zorganizować. Ja to podnosiłem. W sensie technicznym. Tak, ja to podnosiłem, bo to też był przedmiot niepotrzebnej tutaj polemiki ze strony tutaj niektórych przedstawicieli Platformy Obywatelskiej, którzy widzieli w tym jakiś, bym powiedział, jakiś błąd, czy powiedzmy, można powiedzieć, jakiś przywilej i tak dalej. No, ja przypomnę, że w stosunku do tego pierwotnego rozwiązania dyskutowanego w poprzedniej kadencji, tworzenie metropolii miałoby się zajmować pełnomocnik rządu. No to powiedzmy, trudno dzisiaj jednak nie uznać, że w sposób naturalny, jeśli Katowice są tym liderem naturalnym jako stolica przyszłej metropolii, przyszłego Związku Metropolitalnego, żeby jego władze nie miały w tym zakresie ustawowego upoważnienia. To jest jedna kwestia, ale zwracam jednak uwagę, bo tutaj ten aspekt nie został dzisiaj jeszcze przynajmniej wymieniony, panie pośle, że państwa również poprawki, te, które były w części złożone czy zapowiedziane w trakcie prac komisji sejmowych, czy te, które nie wiem na ile one zostaną później wpisane w poprawki w drugim czytaniu, też zmierzają do odtworzenia tego rozwiązania tak zwanego ogólnopolskiego, dającego podstawy do tworzenia w metropolii, czy takich związków wielu innych w chciałem do tego wejść kraju. Już także po to jest bym powiedział, jednak działanie z punktu widzenia istoty tego rozwiązania dedykowanego przez rząd dla części miast województwa katowickiego, to jest wzbudzanie różnego rodzaju później bardzo istotnych partykularyzmów osłabiających wymiar tego projektu, który nie waham się również jakoś skonkludować jako jednak
historyczny projekt dedykowany dla samorządów terytorialnych w naszym regionie. Panie pośle, ale panowie posłowie, ale nie chcę, pozwólcie tak. Nie chcę, wniosek, tutaj, nie chcę, nie chcę tutaj prowadzić polemiki, chciałem tylko to wymieniam, ten wymieniam to jako... Ponieważ on naprawdę zabierze nam sporo czasu dyskusję na ten temat, ponieważ to jest bardzo poważna kwestia, ale może, panie pośle, w jednym zdaniu, ponieważ my za 2-3 minuty... Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby Sejm uchwalił ustawę tylko i wyłącznie dla Śląska, natomiast kłopot polega na tym, że ta ustawa uchyla obowiązującą ustawę, która pozostałym 7 obszarom metropolitalnym zamyka drogę do tworzenia związków metropolitalnych. I to jest kłopot. W związku z czym, gdyby nie było tego jednego przepisu... Ale czy należy używać określenia, że zamyka? No. Ale tak, dlatego, że uchyla ustawę. Uchyla obowiązującą ustawę i to jest problem. To znaczy mówiąc zupełnie wprost. Perspektywy... Przez wiele lat nie było tych możliwości... Więc trudno mówić o tym, że zamyka. Nie, no te możliwości są od 1 stycznia 2016. Proszę, I podobne prace jak na Śląsku, podobne prace były prowadzone w Małopolsce, podobne prace były prowadzone w Poznaniu, o którym już mówiliśmy, prawda? W Poznaniu akurat to tam Nowoczesna, która wybiegła przed szereg i tam akurat takich prac koncepcyjnych nie było, natomiast były we Wrocławiu również prowadzone i w Trójmieście. W związku z czym było Ja również słyszałem o tym, że Bytom, znaczy przepraszam bardzo, że Toruń razem z Bydgoszczą zaczynają to tylko w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju ta metropolia jest, czy te dwa miasta są trochę inaczej traktowane. Ale działania zostały podjęte. Dlatego zostawmy tą część Polski. Proszę Państwa, ja tylko kończąc to nasze pierwsze wejście, czy pierwszą część naszej audycji. Czy będzie problem z konsultacjami społecznymi, czy nie? Bo tak jak wspominaliśmy o tym, konsultacje społeczne są potrzebne. Uchwały o konsultacjach społecznych zostały przez wojewodę zakwestionowane jako nie mające, że tak powiem, podstaw prawnych. Czy konsultacje społeczne mogą tutaj być jakimś problemem w tym kalendarzu tworzenia naszej metropolii? To jest wystarczająco dużo czasu. Myślę, że tutaj nie ma sporu teraz po przyjęciu tych skorygowanych rozwiązań kalendarzowych. Mówiłem o tym 2 tygodnie temu, że nie traktuję tego jako element jakiejś obstrukcji czy problemu jakiegoś politycznego, no bo powiedzmy z racjonalnego spojrzenia na to, co przed nami, należało to dokonać i tutaj rząd wyszedł naprzeciw tym głosom, również formułowanym przez część samorządów na Śląsku i również tych uwag, które sam przedstawiałem jako poseł, który tą ustawę prowadzi w Klubie Parlamentarnym Prawo i Sprawiedliwość, a teraz mam zaszczyt być sprawozdawcą z upoważnienia to już decyzji komisji sejmowych. Jeszcze pan poseł Wójcik. Znaczy, konsultacje są bardzo ważne, dlatego że mieszkańcy muszą się wypowiedzieć. To jest bardzo ważne uprawnienie mieszkańców, czy chcą, żeby ich miasta tworzyły metropolię. Dziś, biorąc pod uwagę to, że będą mniej więcej 3 miesiące na to, żeby przygotować wniosek i w trakcie przeprowadzić konsultacji, te terminy nie są zagrożone. Byłyby, gdyby ten termin był trochę krótszy. Natomiast, gdyby był ten poprzedni. Natomiast i tak uważam, że będzie spory problem z wytłumaczeniem mieszkańcom, dlaczego jeszcze raz mają zabierać głos, tak? Skoro rok temu zabierali i ich głos został unieważniony przez wojewodę. To będzie trudne, jeśli to jest ustawa dla Śląska dedykowana specjalnie, to ja myślę, że nie będzie z tym problemu i rzetelnie te obowiązki ustawy staną wykonane. Myślę, można powiedzieć, z satysfakcją również dla opinii publicznej. Ale liczymy tu na zaangażowanie mediów i pana redaktora również w informowaniu o konsultacjach społecznych. To nie trzeba liczyć. My zawsze byliśmy zaangażowani w to, co dzieje się w tym regionie. Proszę państwa, zrobimy sobie krótką przerwę na wiadomości o sytuacji na drogach. Do naszej dyskusji wrócimy za kilka minut, ponieważ w Radiu Katowice dzisiaj znów, ale rozmawiamy o metropolii z posłami Jerzym Polaczkiem z Prawa i Sprawiedliwości i posłem Markiem Wójcikiem z Platformy Obywatelskiej. Radio Katowice.